idzie w kierunku Sauvignon Blanc, ale według mnie nie jest to Sauvignon Blanc, bo ma zbyt mało wyraźne i takie, mówiąc jednoznacznie, chamskie, typowe dla Sauvignon Blanc aromaty. Jest lekko zaokrąglone w aromatach, więc ja bym raczej stawiał na jakąś może muskadet. Smaczne, niesmaczne? Dobry, tak. Znając ceny muskadetów, 20-30 maksymalnie. Smaczne. Proste, ale smaczne. Bardzo przyjemne, delikatne, wyraźnie wyczuwany agryst, usta, lekkie, z dobrym kwasem, umiarkowany finish. Wiedząc, że jest to wino z marketu, obstawiam, że jego cena to 20 zł. Zakładam, że kosztuje około 25 zł. I wydaje mi się, że je piłam, co gorsza, ponieważ kojarzę bardzo dobrze ten zapach. Jest smaczne, jest takie lekko pieprzne na końcu, dosyć średnio plus kwasowość. Sympatyczne wino, bardzo ładny aromat, bardzo ładny bukiet. Tak, takie wino na co dzień. A poleciłabyś się, wiedząc, że kosztuje 12,90? Zdecydowanie. Bukiet wydaje mi się chemiczny, to znaczy jakby wytworzony nie przez owoce, ale dobrze podrobiony, takie mam wrażenie. Usta są słodkie, zrównoważone przez szlachetne, gorzkie nuty w końcówce. Smaczne, niesmaczne, polecasz? Nie wiem, takie sobie. Ile kosztuje? Nie jest zbyt smaczne, ale przyzwoite. Ja bym tego nie chciał pić. Dobry. Nawet jeżeli to jest za 200 zł. Ile kosztuje? Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Dużo więcej przygotowanych owoców i takich nut, których ja wielkim fanem nie jestem. W ustach dosyć stosunkowo wysoka kwasowość, bardzo delikatne taniny, proste. Podsumowując, bardzo słaba budowa, dużo kwasu, nie mój styl. Mam nadzieję, że kosztuje 12. Wyciąg z truskawek zalany odrobiną alkoholu, podbite słodyczą. Bardzo proste, owocowe, może się podobać. Mnie przypomina trochę kadarkę albo wino w tym stylu. Do 20 zł max. Okej. To czerwone ma dla mnie bardzo nieprzyjemny zapach. Jest takie lekko jakby utlenione. W smaku dosyć dużo słodyczy. I nie dałabym za nie więcej jak 19 zł. A jeśli kosztuje 8,99 można się napić, wylawszy połowę może do sosu. Co to jest dla takiego degustatora jak ty, takie wino? No? Nad każdym trzeba się pochylić podobno. Materia w ustach nieznaczna. Dość wysoki cukier, który kryje brak treści. Smaczne, niesmaczne dla początkującego konsumenta? Dosyć smaczne dla początkującego, ale dla bardziej wyrobionego raczej nie do przyjęcia. Ten głuchy odgłos świadczy o wewnętrznej pustce. O wewnętrznej pustce, tak. Cena? Ale no, oczywiście jest zaokrąglone, ma zaznaczone grabniki w końcówce. Także to tak trzyma się w ryzach jakiejś tam równowagi. Cena? 16. A za 8,99 byś polecił w Forbesie? Nie.